naszej diecezji nie ma i nie będzie jakiegokolwiek przyzwolenia na tuszowanie przypadków wykorzystania seksualnego osób małoletnich. To słowa kanclerza kurii bielsko-żywieckiej księdza Adama Bieńka, jakie ukazały się w komunikacie na stronie diecezji. Jako wspólnota Kościoła mierzymy się z trudnymi sprawami, w tym z krzywdami wyrządzonymi osobom małoletnim przez duchownych. Trudno znaleźć słowa, które mogłyby oddać ogrom cierpienia pokrzywdzonych i ich najbliższych. Zaświadczyć o tym mogą wszyscy bezpośrednio zaangażowani w towarzyszenie i pomoc pokrzywdzonym i ich rodzinom, a którzy angażują się w przyjmowanie zgłoszeń, prowadzenie dochodzenia wstępnego oraz procesu karnego. Poszukiwanie sprawiedliwości nie jest nigdy tylko sprawą pokrzywdzonego. To również obowiązek nas wszystkich, szczególnie odpowiedzialnych za funkcjonowanie naszej diecezji. Jak informuje duchowny, wszystkie zgłoszone przypadki nadużyć wobec osób niepełnoletnich są wyjaśniane oraz procedowane. Postępowanie kościelne opiera się na zasadach wydanych przez Stolicę Apostolską przy pełnej współpracy z Kongregacją Nauki Wiary w Watykanie, do której przekazywana jest dokumentacja dotycząca każdej sprawy. Nasza diecezja ściśle współpracuje również z państwowymi organami ścigania. Zgodnie z prawem obowiązującym od dnia 13 lipca 2017 roku, wszystkie wymagane przez prawo przypadki są zgłaszane do prokuratury. Do niej także przekazaliśmy informacje o wszystkich wcześniej prowadzonych sprawach. Opisywana w mediach sprawa pana Janusza, który został skrzywdzony przez księdza Jana W., została zbadana w 2014 roku w krótkim czasie po objęciu diecezji bielsko-żywieckiej przez biskupa Romana Pindla. Natomiast po przyjęciu zgłoszenia rozpoczął się proces kościelny, który zakończył się wyrokiem skazującym zatwierdzonym przez Kongregację Nauki i Wiary w Watykanie. Ta sprawa również została przedstawiona prokuraturze.